Upływający czas mierzymy wiekiem dzieci, jednak dla niektórych ich wiek na zawsze się zatrzymał. Dzisiaj opowiem Wam historię 10-letniego Mateuszka Żukowskiego. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Każdego roku w Polsce ginie od 7 do 8 tysięcy osób małoletnich. Część z nich szybko się odnajduje, jednak jest gro tych, którzy po prostu rozpłynęli się w powietrzu. Rodziny przez wiele lat żyją w strachu i niepewności o swoje dziecko. Jedną z takich rodzin są Państwo Żukowscy. Będzie to historia ich syna, Mateusza. Film powstał we współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Partner jest nieprzypadkowy. Jeżeli wiążecie swoją przyszłość z kryminologią, to na UTH jest specjalność kryminologia i kryminalistyka na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego i drugiego stopnia. Uczelnia dysponuje inscenizowanym miejscem zbrodni, na którym studenci prowadzą oględziny i zbierają ślady przestępstwa. Ponadto UTH posiada własne laboratorium kryminalistyczne, które jest wyposażone w profesjonalną walizkę technika kryminalistyki. Przy okazji promocji szkoły stworzono również chatbota. Jest to taka interaktywna zagadka kryminalna. Każdy z Was może wcielić się w rolę detektywa i spróbować samodzielnie wytypować mordercę. A teraz, nie przedłużając, przechodzimy do historii. Gdy ktoś ginie, żyjemy w zawieszeniu. Nie ma chyba nic gorszego od życia w niepewności przez 5 lub 10 lat. No bo gdy ktoś umiera, żegnamy go. Organizujemy pogrzeb i poniekąd godzimy się z tym stanem rzeczy. Ale gdy ktoś znika, nie wiemy, co robić. Przenosimy się do Ujazdowa, pod Zamościem. To właśnie tam, wraz z rodzicami i czwórką rodzeństwa, mieszkał 10-letni Mateuszek Żukowski. Żukowscy byli zwyczajną, kochającą się rodziną. Mama Marzena, tata Andrzej i rodzeństwo. Piotr, Angelika, Paweł i najmłodsza siostra, Martynka. Mateusz Żukowski urodził się 5 sierpnia 1996 roku. Miał spokojne usposobienie. Nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych, jednak, jak wspomina tata, miewał kłopoty z nauką. Był grzecznym i miłym dzieckiem o dobrym sercu. Lubiany przez kolegów oraz sąsiadów z okolicy. Zawsze uśmiechnięty, pogodny i ufny w stosunku do obcych. Mateusz lubił spędzać czas w domu. Gdy już wychodził, to zawsze informował, z kim i dokąd się wybiera. Przeważnie odwiedzał sąsiada. Grał z nim w gry komputerowe lub rozmawiał. Chłopiec był uczynny. Chętnie pomagał w drobnych pracach domowych. Bardzo lubił razem z tatą jeździć na ryby. Zawsze trzymał się blisko ojca. Bał się wody, ponieważ nie umiał pływać. Był rok 2007, 26 maja. Dzień Matki. Piękny, słoneczny dzień. Z samego rana pan Andrzej wybrał się ze swoim 10-letnim synkiem na ryby. We wsi panowały upały. Palące słońce bardzo męczyło pana Andrzeja. Dlatego około godziny 14:30 złożyli sprzęt i wrócili do domu. Po południu planowali jeszcze raz wybrać się na wędkowanie. W domu Mateusz włączył sobie komputer, a pan Andrzej na chwilę się położył. Rozbolała go głowa od uciążliwych upałów. Po chwili chłopiec oznajmił, że idzie z kolegami do parku, ale niedługo wróci, bo chce znowu jechać na ryby. Pan Andrzej zasnął. Ocknął się około godziny 16. Zdezorientowany rozejrzał się po mieszkaniu. Mateusza nadal nie było. Nie budziło to wtedy jeszcze żadnych podejrzeń. Zabawa z kolegami wydawała się o wiele bardziej atrakcyjna od wędkowania. Żona pana Andrzeja nadal spała po pracy. Niedawno wróciła z nocnej zmiany. On sam, tym razem ze starszym synem Pawłem, pojechał na ryby. Żukowscy wrócili do domu około godziny 21. Pan Andrzej zapytał żonę o Mateuszka, jednak ta była święcie przekonana, że syn jest ojcem i bratem na rybach.
Okazało się, że Mateusz nie wrócił z podwórka. Było to do niego niepodobne, aby tak długo przebywać poza domem bez żadnego znaku życia. Nigdy nie znikał na tak długo. Zaczęły się gorączkowe poszukiwania chłopca. Szukowcy szukali go po całej okolicy i rozpytywali sąsiadów, ale nikt nie widział dziecka. Pan Andrzej pojechał do kolegów, z którymi miał się bawić Mateusz. Byli to bracia z pobliskiej wsi. 9-letni Dawid J. i 10-letni Sebastian J. Byli zmieszani wizytą pana Andrzeja. Dziwnie się zachowywali. Do tego ich ubrania były umorsane błotem. Wyglądało to tak, jakby coś wiedzieli, ale nie chcieli powiedzieć wprost, co się stało. Ich opowieści były niespójne. Najpierw twierdzili, że Mateusz został w parku, potem, że poszedł do innego kolegi. Następnie mieli go odprowadzić pod dom. Dopiero na końcu stwierdzili, że został nad wodą. W pewnej chwili wtrącił się ich dziadek, mówiąc, że Mateusz poszedł do Tarnogóry. Oznaczało to, że chłopiec się utopił i został porwany z prądem rzeki Wieprz właśnie w stronę Tarnogóry. Na pana Andrzeja padł blady strach. Niezwłocznie powiadomił policję. Zaczęły się gorączkowe poszukiwania. Policyjny pies podjął trop i doprowadził ekipę na brzeg rzeki Wieprz. Tam w wysokich pokrzywach znaleziono zwinięty w rulon ubrania oraz osobiste rzeczy Mateusza. Podejrzewano, że chłopiec się utopił. Rodzina była w szoku. Następnego ranka płetwonurkowie zaczęli przeszukiwać dno, jednak nic nie znaleźli. W sumie przeczeszą rzekę jeszcze 17 razy. Przeszukiwano również okolice, to chyba rzeki Wieprz. W tych czynnościach brał udział ojciec pokrzywdzonego. On wskazał miejsce, gdzie ta odzież została odnaleziona. No, była to odzież, były tam dokumenty należące do pokrzywdzonego. Wersja o utonięciu brzmiała dla pana Andrzeja absurdalnie. Chłopiec panicznie bał się wody. Nie umiał pływać. Sam nigdy by do niej nie wskoczył. Nie zdarzyło mu się również bawić blisko brzegu. Jednak dla śledczych utonięcie wydawało się najbardziej prawdopodobną hipotezą. Rzeka Wieprz pochłonęła już wiele ofiar. Była to bardzo zdradliwa rzeka o wartkim nurcie. Jednak nigdy nie zdarzyło się, aby płetwonurkowie nie znaleźli zwłok. Zastosowano echosondy, kamery termowizyjne i sonar. Specjalnie wyszkolone do tego celu psy tropiące szukały zwłok. Bez skutku. Rodzice robili wszystko, by odnaleźć synka. Przygotowali plakaty ze zdjęciem i rozwieszali w okolicy w nadziei, że ktoś go widział. Na własny koszt sprowadzali różne dodatkowe sprzęty do poszukiwań. Prosili wszędzie o pomoc. A pomagało wielu. Starosta Zamojski, wojewoda i wicewojewoda lubelski. Wójt gminy Nielisz ufundował niewielką nagrodę pieniężną za pomoc w odnalezieniu chłopca. W sprawę żywo zaangażował się również dzielnicowy, Edward K. Pomagał nie tylko służbowo, ale i prywatnie. Zdawało się, że każdy chce pomóc jak może. Płetwonurkowie jeszcze raz, z własnej woli, przyjechali szukać Mateuszka. Bez skutku. Gdyby zwłoki chłopca rzeczywiście były w rzece, już dawno by zostały odnalezione lub same by wypłynęły. Rzecznik prasowy Straży Pożarnej podkreśla, że nie zdarzyło się w jego karierze, aby nie odnaleziono zwłok topielca. Szef grupy specjalnej płetwonurków tłumaczy, że wyporność ciała zmieniłaby się na skutek rozkładu treści żołądka i wytwarzających się gazów. Ciało osiągnęłoby powierzchnię. Hipoteza o utonięciu jest jeszcze mniej prawdopodobna ze względu na inny fakt. W rejonie pomiędzy Tarnogórą a Zamościem rzeka Wieprz jest przegrodzona kratami. Znajduje się tam elektrownia wodna. Kraty chronią turbiny przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie ma możliwości, aby przedostało się przez nie ciało dziecka. Zwłoki zatrzymałyby się na przegrodzie. Chłopca ani nawet ciała nie odnaleziono. Wygląda na to, że szukano nie tam, gdzie trzeba. W aktach sprawy pojawia się postać wędkarza, który przyjechał z Zamościa na ryby. Jednak według jego zeznań przebywał nad rzeką tylko godzinę i nie widział żadnych dzieci. Pani Dorota, detektyw badający sprawę, zwraca uwagę, że wędkarze z innych miejscowości przyjeżdżają zwykle na wiele godzin. Możliwe, że mężczyzna jednak coś widział i dlatego tak szybko wyjechał. Lub może sam był w to zamieszany.
Kluczowe dla sprawy mogłyby się okazać zeznania kolegów Mateusza, którzy towarzyszyli mu tamtego dnia. Jednak nie posiadają oni żadnej wiedzy na ten temat. Prokurator uznał, że zeznania małoletnich Sebastiana i Dawida są wiarygodne. W aktach sprawy czytamy. Ponownie zostali przesłuchani po osiągnięciu odpowiedniego wieku. Ich relacje są nadal zbieżne i tożsame z uprzednio złożonymi zeznaniami. Nie wiedzą, co stało się z Mateuszem, albowiem z ich zeznań wynika, iż rozstali się z nim przy jego domu i później już go nie widzieli. Przesłuchano też w charakterze świadków ich rodziców oraz dziadka. Wszyscy świadkowie zeznawali zbieżnie, logicznie i konsekwentnie. Co więcej, w ramach czynności poszukiwawczych zbadano ich przy użyciu wariografu, który nie zanotował żadnych objawów świadczących o związku wyżej wymienionych świadków ze zdarzeniem. Warto tu jednak dodać, iż badaniu wariografem poddano jedynie rodziców chłopców oraz państwa Żukowskich. Nie można było przecież wykluczyć, że rodzina ma związek z zaginięciem chłopca. Natomiast bracia nigdy nie zostali zbadani za pomocą wariografu. Niechęć do badania wariografem osób małoletnich wynika przede wszystkim z niedojrzałości psychologicznej i emocjonalnej małego dziecka. Aspektem, który szczególnie mocno ogranicza wartość diagnostyczną stosowania poligrafu u dzieci, jest ich tendencja do konfabulacji. Drugą ważną przeszkodą jest duża podatność na sugestię, która sprawia, że otrzymane wyniki nie są wiarygodne. W 2015 roku bracia zeznali, że razem z Mateuszem bawili się w parku Wchowanego. W pobliżu nie widzieli żadnych innych osób. Nie podchodzili również do brzegu rzeki Wieprz. Po zabawie w trójkę wrócili na podwórko Mateusza. Koledzy zostawili tam wcześniej swoje rowery. Chłopiec mówił, że wybiera się z tatą na rybę. Kiedyś do pana Andrzeja zgłosiła się kobieta z Niemiec. Ewelina H. twierdziła, że Mateusza zaadoptowała niemiecka rodzina. Jak twierdziła, chciała pomóc Żukowskim. Jednak nagle kontakt się urwał. Komenda w Zamościu zweryfikowała tę informację poprzez kontakt z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji. Jak mówi rzeczniczka, niemiecka policja przesłała negatywną informację zwrotną. Mimo to pan Andrzej ma za złe policji, że ta zbyt mało robi. Wytyka również ich błędy. Przede wszystkim nie zabezpieczono poprawnie ubrań Mateusza. Nie zdjęto odcisków palców. Funkcjonariusze mieli zgubić także przedmioty znalezione nieopodal rzeki, butelkę po alkoholu oraz butelkę po dziecięcym napoju. Policja była zmuszona również dwukrotnie pobrać DNA od pana Żukowskiego, ponieważ pierwsza próbka zaginęła. Rodzinę nie opuszczał pech. Dwa dni po zaginięciu syna miał iść komunikat o zaginionym, jednak niefortunnie o godzinie 16 został wyłączony we wsi prąd. Gdy wszelkie konwencjonalne metody zawiodły, państwo Żukowscy zaczęli zwracać się do jasnowidzów. Wielu próbowało pomóc. Wizja Marka Szwedowskiego. Mateusz wraz z kolegami często bawił się w pobliskim parku. W okolicy mieszkał mężczyzna, który lubił towarzystwo młodych chłopców. 26 maja 2007 roku doszło do morderstwa. Mateusz miał paść ofiarą pedofila, który go zgwałcił, a następnie umyślnie lub też nieumyślnie pozbawił życia. Ubrania zostały celowo podrzucone przy rzece, aby zmylić trop. Koledzy mieli być świadkami zdarzenia. Mężczyzna zastraszył dzieci, a na ich rodzinie wywarł presję finansową, aby nic nie mówili. Kilka dni po tragedii wyjechał i ma do dziś piastować wysokie stanowisko na południu Polski. Pani Iwona Turlej, kolejny jasnowidz, również wskazuje park jako miejsce tragedii. Wizja Rafała Nieradzika także podkreśla motyw seksualny. Niewielki fragment jego wizji został opublikowany w książce Urwane ślady Janusza Szostaka. Ten ktoś podchodzi do chłopczyka, pokazuje coś, uśmiecha się. Ten ktoś jest ciemny, jest taki tajemniczy, nie bije z niego światło. Chłopczyk jest troszkę przestraszony, ale ten ktoś coś mu daje i chłopczyk jest uśmiechnięty. Coś, co mu się podoba, co jest dla niego dobre w jakiś sposób. To przynęta. Widzę kogoś, jakiegoś mężczyznę, wyczuwam go. Jest on bez wyrazu, bez emocji. Widzę pasek. On bije tego chłopca tym paskiem. Widzę też jakiś seksualny podtekst.
Chłopiec jest zmuszany do czegoś. Jest sam, w ciemności, zamknięty. Widzę go też, jak szaleje. Jak jego energia krzycze. Próbuje się wydostać, szarpać. Widzę płacz, smutek, rozpacz. Wszystko naraz. Mateusz został zabity. Został zabity zaraz po tym, jak coś zostało ujawnione. Wszystkie wizje wskazują na bliżej nieokreślonego mężczyznę, który wykorzystuje chłopca, a następnie pozbawia go życia. Co ciekawe, kilku miejscowych twierdzi, że chłopcy byli widziani w towarzystwie dorosłego mężczyzny. Miał on sprawiać im różne prezenty, którymi później chwalili się przed innymi kolegami. Prokuratura rejonowa w Zamościu dotarła do wspomnianego mężczyzny. Został on przesłuchany. Potwierdził, że znał z widzenia rodziny Żukowskich, ponieważ mieszkali po sąsiedzku. Ponadto ich dzieci często przechodziły przez posesję jego ojca w drodze na ryby. Jednak w czasie zaginięcia Mateusza mężczyzna nie mieszkał już w Ujazdowie. Jak zauważył dziennikarz Janusz Szostak, w aktach sprawy brak jest informacji o jego domniemanych relacjach z dziećmi. Jak się okazuje, nikt go o takowe nie zapytał. Dziennikarz na własną rękę odwiedza mężczyznę kilkaset kilometrów od Ujazdowa. Okazuje się być wysoko postawionym pracownikiem samorządowym. Zapytany o sprawę twierdzi, że nic nie wie na ten temat i podkreśla, że w tamtym czasie już nie mieszkał w Ujazdowie. Dziennikarz zwraca uwagę, że mógł on przecież odwiedzić ojca. Mężczyzna jednak kwituje, że tata sprzedał posiadłość na rok przed tragedią. Później okazuje się to nieprawdą. Posesja została sprzedana dopiero 2 lata po zaginięciu Mateusza. Ponadto pan Andrzej doskonale pamięta, że i tam policja szukała syna. Powstała również hipoteza, jakoby chłopiec został zamordowany i pochowany w fundamentach dworu ujazdowskiego, który był w tamtym czasie remontowany. Dziś odbywają się tam wesela i różne uroczystości rodzinne oraz sesje zdjęciowe. Wizjonerka Maja Danilewicz jest zdania, iż chłopcy bawili się na rusztowaniach. To właśnie tam miało dojść do nieszczęśliwego wypadku. Mateusz nadział się na metalowy pręt lub gałąź. Mężczyzna, który pilnował budowy, przestraszył się konsekwencji swojego zaniedbania. Wrzucił jeszcze żywego chłopca do dołu od fundamentów i zalał betonem. Miał również zastraszyć kolegów. Wizja ta, o ile prawdopodobna, to niestety niemożliwa do zweryfikowania. Lubelskie Archiwum X nie otrzymało zgody prokuratora na sprawdzenie pałacu. Nie ma też mowy o rozkopywaniu fundamentów. Prywatne poszukiwania doprowadziły rodzinę Żukowskich do nędzy. Pan Andrzej zadłużył się na ponad 80 tysięcy złotych. Wszystkie pieniądze szły na poszukiwania synka i opłacanie jasnowidzów. Komornik zlicytował dom. Żona wyjechała za pracą do Włoch. Rodzina się rozpadła. Schorowany mężczyzna wynajmuje niewielkie mieszkanie w Zamościu. Pan Andrzej wciąż wierzy, że jego syn żyje. Czuje, że on gdzieś tam jest. Pamięta i tęskni. Mateuszku, kochany, gdziekolwiek jesteś, pamiętaj, że cię kocham. Czy żyjesz, czy nie żyjesz? Też ci życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby ci się dobrze wiodło, niech cię Bóg chroni, trzyma pod swoją opieką. Tatuś cię nie przestanie szukać, pamiętaj. I to już wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałem. Jestem niezwykle ciekawy, co wy sądzicie o całej sprawie. Z niecierpliwością czekam na wasze komentarze. Dziękuję również za każdą łapkę w górę. Jest to bardzo ważne, ponieważ im więcej takich łapek, tym więcej osób dowie się o sprawie z dzisiejszego odcinka. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą szkoły i do skorzystania z chatbota. Pytanie tylko, czy uda wam się rozwiązać zagadkę. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.